Dzień dobry, Magdalena Robak, facylitator Clean Coaching Polska. Dzień dobry, Beata Marciniak, facylitatorka Clean Coaching Polska i USA. Witamy Was serdecznie na pierwszym z trzech spotkań wprowadzających do warsztatu Clean Coaching w pracy z wartościami. Dzisiejsze spotkanie poświęcamy pomyśleniu o tym, czym tak w ogóle jest clean w tym coachingu i przyjrzeniu się historii, skąd się clean wziął i w jaki sposób można go w ogóle wykorzystać w pracy rozwojowej. Natomiast zanim to zaczniemy, chcemy, żebyście nas troszeczkę poznali i zrobimy to w taki sposób, jak zazwyczaj robimy to na warsztatach poświęconych metodom clean. Czyli? A zazwyczaj, to znaczy metodą naszą, jedną z ulubionych, można powiedzieć, prosimy uczestników, żeby zaprezentowali nam kartkę, która o nich coś mówi. I to jest właśnie moja kartka, która o mnie ma Wam coś powiedzieć. I ta kartka, która ma nam coś powiedzieć o Tobie, Beato, powiedz coś więcej o tej kartce. To jest kartka przedstawiająca maski z festiwalu w Wenecji. I kiedy ta kartka, to jest kartka przedstawiająca maski z festiwalu w Wenecji i maski, jakiego rodzaju maski są te maski? To są maski różnorodne, jest ich wiele, są przyjaźnie nastawione do siebie i do innych. I jest jedna wiodąca maska. Są przyjaźnie nastawione, jest ich wiele, są różnorodne, jest jedna wiodąca maska. I czy coś jeszcze o tych maskach? One są takie... jakby to, co teraz właściwie to przyciąga moją uwagę, to jest to, że ta jedna wiodąca maska to jest taka maska, takie autentyczne ja. Takie autentyczne ja. I kiedy to teraz przyciąga Twoją uwagę i jest ta maska, ta wiodąca maska, która jest swoim autentycznym ja, to gdzie ta maska jest teraz? Ta maska jest, z jednej strony jest na festiwalu w Wenecji, ale to jest maska, która ciągle mi towarzyszy. I chciałabym, żeby mi towarzyszyła. Jest na festiwalu w Wenecji i ciągle ci towarzyszy i chciałabyś, żeby ci towarzyszyła. I kiedy ona jest na festiwalu w Wenecji i ci towarzyszy i chciałabyś, żeby ci towarzyszyła. I maski weneckie, uśmiechnięte, różnorodne i maska wiodąca. To co to wszystko mówi o Tobie nam teraz? Teraz mówi, że właśnie to jest taka moja pasja, takie właśnie wydarzenia, które zrzeszają turystów z całego świata, które zrzeszają ludzi z całego świata. Wydarzenie, na którym wszyscy się świetnie bawią, na które czekają. To jestem taka ja. To jestem taka ja, o takich różnych maskach, która towarzyszy ludziom w rozwoju i pozwala im przybierać różne inne maski też. Dziękuję Ci, Beato. Dzięki serdecznie, Marcie. Dzięki. To byłam ja, teraz zapraszam do przedstawienia Twojej kartki. Tak jest. To jest moja kartka. Przybliżę ją. Lampa, która oświetla taki surowy mur cegły. I ta lampa, która oświetla taki surowy mur z cegły, to ta lampa. Co jeszcze więcej o tej lampie? Ta lampa to jest taka lampa, która wydobywa szczegóły, tak naprawdę. Wydobywa szczegóły zarówno z cegły, jak i z spoiny, która jest pomiędzy cegłami. Kiedy ta lampa, która wydobywa tak naprawdę szczegóły z cegły i tej spoiny, która jest między cegłami, to ta lampa, jakiego rodzaju lampa jest to lampa? To jest lampa poszerzająca i pogłębiająca. Poszerzająca w
światło, dzięki któremu widzimy więcej, a pogłębiająca dlatego, że możemy zajrzeć w każdy szczegół. Mhm. I to jest taka lampa pogłębiająca i poszerzająca. Możemy zajrzeć w każdy szczegół. I kiedy ta lampa, i ona jest taka pogłębiająca i poszerzająca, to gdzie jest teraz ta lampa? Ona zawsze jest ze mną i ona zawsze jest we mnie, bo to jest taka idea mojego myślenia o moim, naszym tak naprawdę zawodzie, zawodzie osób, które pracują z rozwojem innych osób. To co jeszcze więcej to mówi o tobie? To mówi o mnie, że moją ideą jest to, żeby przybliżać, poszerzać, pogłębiać, dawać szansę bardziej szczegółowego spojrzenia, dzięki temu tak naprawdę bardziej świadomego spojrzenia na różne rzeczy, które nas otaczają. To jest moja idea. Dzięki serdecznie. Dzięki serdecznie, Magdo. Dzięki. Teraz zobaczymy taki slajd właściwie pokazujący, co przed chwilą się zadziało. To, co teraz, to w jaki sposób Wam się przedstawiłyśmy, niekoniecznie konkretnie, merytorycznie, niekoniecznie z latami pracy, obszarami specjalizacji, bo też nie na tym nam zależało, to praca z kartą, praca z metaforą osobistą, z którą właśnie w ramach Clean Coaching pracujemy. I to, co mogliście zauważyć, to są tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze, specyfiką tego, co robiłyśmy, jest to, że zadawałyśmy pytania do konkretnego elementu metafory. W przypadku Beaty i metafory Beaty to była, pokaż nam, to były maski weneckie, dokładnie, plus wiodąca maska. W moim przypadku Beata skoncentrowała się na ampie. Zawsze też było tak, że zadawałyśmy więcej niż dwa pytania związane z tym elementem właśnie metafory i zadawałyśmy pytania w taki dosyć specyficzny sposób i to jest tak naprawdę baza wszystkich technik pracy clean i wszystkich metod clean, czyli zadawałyśmy pytania clean zwane clean language. Spójrzmy w ogóle na to, czym jest clean coaching? Stworzyłyśmy taki grafik pokazujący, czym jest clean coaching, po co, jak, co. Spośród wielu rzeczy, które są tutaj, to ja chciałam się osobiście podzielić taką swoją refleksją i taką właściwie fascynacją tym, czym jest dla mnie clean coaching, bo clean coaching od razu przyciągnął, jak gdyby zawładnął moim sercem, dlatego, ponieważ zafascynowała mnie ta minimalistyczna, nieinwazyjna postawa facylitatora. Na czym ona polega? Polega na tym, że facylitator w ogóle nie ingeruje w perspektywę klienta, nie ingerując w jego język, którymi się posługuje. Po prostu dokładnie odzwierciedla jego słowa. I to, o czym wielokrotnie, Magdo, rozmawiałyśmy i dzieliłam się z tobą, że to pozwala na to, żeby zbudować bardzo szybko taką relację i zaufanie między nami a naszymi klientami. Że właściwie na przykład w środowisku biznesowym to się dzieje od razu. To się dzieje od razu i nie trzeba kilku sesji, żeby ten ktoś zaczął mówić o bardzo głębokich swoich rzeczach, którymi na przykład nie chce się podzielić w innych okolicznościach. Tak. Tak, zwróciłaś mi teraz uwagę, bo to dlaczego to jest możliwe, tak w moim poczuciu i w tej praktyce, którą mamy, to to, że osoba, z którą rozmawiamy, wszystko jedno, czy to jest klient, czy to jest grupa, tak, czy to jest uczestnik szkolenia, że osoba, z którą rozmawiamy, czuje się rzeczywiście uważnie wysłuchana, ponieważ nie zniekształcamy jej słów, ponieważ nie próbujemy ich interpretować, nie próbujemy wskazywać, co my o tym myślimy, tylko po prostu je powtarzamy, to czuję, że została wysłuchana, a dodatkowo ma szansę też usłyszeć jeszcze raz te słowa, które powiedziała. Mhm. Tak było właśnie w przypadku, kiedy zadawałaś mi pytania do tych masek. Posługiwałaś się dokładnie moim językiem. Dziękuję ci za to. Cała przyjemność, pokój, człowiek.
to, co mnie bardzo mocno przyciąga do metod Clean, to to, że właśnie dzięki temu, o czym powiedziałaś, czyli dzięki tej postawie, my tworzymy taką przestrzeń, która daje ogromny komfort zmiany. To jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Wiem, że wychodzenie z strefy komfortu to jest coś, na co się stawia w zmianie i tak dalej, ale ja jestem taką osobą, która uważa, że to wychodzenie ze strefy komfortu powinno być naprawdę bardzo bezpieczne i odbywać się w bardzo nieinwazyjnych, bezpiecznych warunkach i według mnie ta metoda to daje. Ona działa absolutnie w harmonii z tym, co jest tu i teraz u naszego rozmówcy. Nie popycha go w żadną stronę, nie narzuca mu żadnego kierunku, nie zadaje pytań, które mają mu zmienić sposób myślenia, tylko zadaje pytania, które mają go poprowadzić tak głęboko i tak daleko, jak w tym momencie jest gotów. I to jest dla mnie fascynujące w tej metodzie. I właśnie, i to podkreślmy jeszcze, że ta metoda oparta jest na dialogu z metaforą osobistą klienta. Być może dla Ciebie te maski oznaczałyby coś innego, dla mnie oznaczają to, to jest moja metafora i jako facylitatorka nie ingerowałaś w tą moją metaforę, tylko prowadziłaś dialog z nią. Na tym to Tak, i w pełni akceptowałam to, że ty to tak widzisz, że to jest twoje własne widzenie tej rzeczywistości. Dokładnie. Tak. Skąd to się w ogóle wszystko wzięło, Magdo? Ta metoda? A, wzięło się z Nowej Zelandii. Wzięło się od Davida Grohla, nowozelandczyka, który w latach 80. i 90. pracując jako psychoterapeuta w USA, pracował z osobami, które były bardzo często w traumie, albo powojennej, albo związanej z innymi aspektami, z przemocą na przykład. I kiedy z nimi pracował, to zwrócił uwagę na dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza rzecz, która myślę, że w tej chwili tak naprawdę dla większości osób pracujących z rozwojem jest oczywista, to że ludziom łatwiej jest poruszać się w języku metafory i mówić o pewnych rzeczach trudnych językiem metafory. Natomiast druga rzecz, na którą uwagę, to to, że często zadając pytania psychoterapeuci, na przykład coachowie, ukierunkowują już sposób myślenia swojego rozmówcy. W związku z tym David zaczął poszukiwać takich pytań, które jak najmniej wpływają na to właśnie, w jaki sposób rozmówca myśli i odpowiada. Stąd powstał Clean Language, który był tak naprawdę podwaliną w ogóle całych wszystkich metod Clean. To, co się potem z tym działo, to Davida oglądali James Lowley i Penny Tompkins i obserwując, w jaki sposób on prowadzi sesję, opisali to i stworzyli nazwę modelowania symbolicznego, która reprezentuje model prowadzenia sesji z Cleanem. A co było potem? Potem była Francja i Jennifer Dugont, która w 2001 roku wprowadziła tam Clean Coaching i która stworzyła w Normandii fantastyczny instytut Clean Coaching, do którego zjeżdżają się facylitatorzy z całego świata. I Polacy tam byli i fantastycznie zrobili warsztaty i tak tym się należy chwalić. Skąd to wynikło, że Polacy też tam byli? Wynikło to z tego, że w 2010 roku Bożena Pieskiewicz prowadziła Clean Coaching do Polski i stworzyła certyfikowane szkolenia, wykształciła certyfikowanych facylitatorów Clean na podstawie swojej własnej metody pracy z dwiema półkulami. I do tej pory mamy 10 facylitatorów Clean z certyfikatami. Pokażesz nam następny slajd? Następny slajd. No właśnie, bo ten następny slajd trochę pokazuje, gdzie jest Clean. Na świecie tak naprawdę, bo oczywiście nie tylko w Polsce, w Anglii i we Francji. Możecie zauważyć, że jest i w Nowej Zelandii, Australii, i w Europie Środkowej. Trochę brakuje jeszcze Rosji, która w tej chwili jest również szkolona przez facylitatorów i trenerów z Anglii.
Widać bardzo duże skupienie w całej Europie Środkowej, Anglia, Francja, no i my, Polska, która jak widać jest w dwóch odsłonach, czyli również w wersji amerykańskiej w postaci Beaty. Brakuje nam jeszcze Kanady, Beato, prawda? Brakuje nam Kanady i jestem naocznym świadkiem, co się dzieje w Kanadzie, ponieważ uczestniczyłam w tym roku w certyfikowanych szkoleniach prowadzonych przez naszą międzynarodową trenerkę Bożenę Piskiewicz tamże. Tam jest w tej chwili już kilku certyfikowanych facylitatorów Clean i następnych kilkunastu w drodze do facylitacji. Nazwali się Clean Coaching Canada i naprawdę bardzo fajnie, prężnie działają. To, co dla nas, dla Polski jest dosyć specyficzne, to to, że w Polsce oprócz Bożeny Piskiewicz mamy jeszcze jednego oficjalnie certyfikowanego trenera, mentora Clean, Bartka Cymińskiego, który czuwa nad rozwojem i certyfikacją facylitatorów. Tak jest. Kiedy i po co stosujemy techniki Clean, Magdo? A po co ich nie stosujemy? To jest też dosyć ciekawe, dlatego że Clean tak naprawdę powstał w terapii i początki jego istnienia były w terapii. Na przykład Francja bardzo mocno wykorzystuje Clean w pracy terapeutycznej, ale później weszło to w coaching i zarówno Francuzi, ale też chyba głównie mam wrażenie Anglicy bardzo mocno zaczęli z tym pracować coachingowo i zaczęli z tym pracować biznesowo. No i właśnie, i też jakby taki trzeci obszar, w który Clean Coaching wszedł, to jest obszar pracy z firmami, rozwoju firm. I wykorzystujemy to naprawdę w bardzo, bardzo wielu obszarach. Beata jest przykładem na to, jak można pracować i gdzie wykorzystywać Clean Coaching w takiej pracy indywidualnej, chyba przede wszystkim, i takiego własnego autorozwoju. To ja mogę się podzielić tym, że wykorzystuję Clean oprócz oczywiście sesji takich normalnych procesów coachingowych, to w moim autorskim projekcie Travel Coaching poza miejscem, w którym normalnie mieszkamy, organizuję takie warsztaty rozwojowe związane z podróżą i rozwojem osobistym, tam wykorzystuję Clean, a szczególnie Clean Space, o którym będzie pewnie jeszcze mowa na naszych następnych podłączeniach i warsztatach. I teraz bardzo chciałabym rozwinąć Clean w komunikacji międzykulturowej, ale to jest taki mój projekt na razie dopiero. Ja dla odmiany bardzo mocno pracuję z biznesem i mocno wprowadzam Clean do właśnie pracy z zespołami, z grupami, z organizacjami, ale głównie chyba z zespołami. Pomagam budować w ten sposób wspólne wartości, wspólne zasady gry, pomagam pogłębiać wiedzę na temat potrzeb innych, również w projektach, bo to jest taki konik, w którym wykorzystuję bardzo mocno Clean, czyli praca projektowa. Też to, co jest ważne, że Clean Anglicy, czyli James Lowley między innymi, zaczęli wprowadzać w procesy HR, tworząc na przykład proces Clean Interview, który pomaga pogłębić wiedzę na temat systemu wartości i postaw naszych kandydatów i lepiej zrozumieć to, w jaki sposób oni rozumieją świat, w którym przebywają. Natomiast to nie jest metoda zamknięta, to jest bardzo ważne, tak? Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest metoda zamknięta, to jest metoda cały czas żywa, to jest metoda, która tworzy cały czas nowe, trudno powiedzieć narzędzia, ale nowe połączenia narzędzi, do którego między innymi, do takiego właśnie nowego połączenia my Was zaprosimy, zapraszając na Clean Coaching do pracy z wartościami. Pracy z wartościami, tak jest. I właśnie więcej może o tym doświadczeniu Clean Coaching w pracy z wartościami. Przygotowałyśmy na sierpień i na wrzesień dwie takie sesje pokazowe online. Wartości w związkach i wartości w pracy. Bardzo serdecznie zapraszamy na nie, ponieważ tutaj będzie można więcej może doświadczyć
clean na tych dwóch pokazowych sesjach. Analogicznie i jak gdyby co będzie dalszy, konsekwencją i dalszym ciągiem tego, to będą warsztaty online i lub warsztaty stacjonarne, ponieważ będzie to dokładnie to samo. Warsztaty online pozwalające na doświadczenie i pozwalające na odkrycie, jak to w ogóle się robi, jak to działa. I cztery takie daty, które tutaj można już, które już są ustalone i które właśnie w te dni będą się działy. To jest 10 październik, 17 październik, 24 październik i 7 listopad. Lub warsztat stacjonarny. I z racji tego, że Magda mieszka w Warszawie, ja mieszkam w New Jersey, w USA, to w tych miejscach będą się działy te warsztaty stacjonarne. Magdo, powiedz coś o swoich. Moje warsztaty to będą warsztaty, w których będziemy pracować nad wartościami w naszej roli zawodowej. Na tym się przede wszystkim będziemy skupiać. Oczywiście model i sposób pracy i mój, i twój, Beato, będzie dokładnie taki sam, tak, żeby nasi uczestnicy dostali dokładnie te same metody pracy ze swoimi klientami, czy ze swoimi rozmówcami. Natomiast ja się będę koncentrowała nad świadomością naszej roli zawodowej i nad tym, w jaki sposób ją chcemy realizować, w oparciu o jakie wartości chcemy ją realizować. Ty natomiast idziesz w kierunku związku. Tak, ja idę w kierunku związków, relacji. Ja idę w kierunku pracy właśnie z parami. I to również będzie się opierało właściwie na pracy z wartościami, po to, żeby poprawić komunikację i relacje w związku. Warsztaty stacjonarne to będą warsztaty realizowane w tym samym terminie, czyli 10 listopada i w USA, i w Polsce. Te trzy spotkania, na które Was zapraszamy, czyli to dzisiejsze, które właśnie za chwilę skończymy, plus dwa następne, podczas których będziemy Wam prezentować, w jaki sposób za pomocą narzędzi Clean można pracować właśnie z wartościami w życiu prywatnym i w życiu zawodowym, to są takie spotkania, które mają Wam pokazać, dać smak i tak naprawdę też dać Wam okazję do tego, żeby zastanowić się, czy chcecie pójść z nami dalej i czy chcecie wejść z nami właśnie w ten proces warsztatów, podczas których dostaniecie już konkretne narzędzia pracy, które będziecie mogli wykorzystywać w swojej praktyce. Kiedy będzie następne spotkanie? W sierpniu albo we wrześniu. Będziemy o tym informować. Na Facebookach, będziemy o tym informować na naszych stronach internetowych. Na pewno to się pojawi, ta informacja na stronie Clean Coaching Polska, czyli Clean Coaching EU. Serdecznie Was zapraszamy do obejrzenia następnym razem. Następnym razem do napisania do nas, skontaktowania się z nami. Bardzo serdecznie zapraszamy. I teraz jeszcze informacja o tym, gdzie nas znaleźć na Facebooku, a właściwie informacje o tych wspomnianych wcześniej wydarzeniach. Zapraszamy do polubienia stron SAI Magdalena Robak i Beata Marciniak Coaching and Training. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, jeśli chcecie wiedzieć coś więcej, coś inaczej, to popatrzcie na nas w internecie. No, napiszcie do nas, to zadzwońcie do nas. Do zobaczenia. Do zobaczenia.